Michał Kita po wygranym pojedynku na KSW 36. No i znamy odpowiedź na pytanie, czy technika bije siłę. No, uważasz, że jestem słaby, że tak od razu powiedziałeś, technika bije siłę? Nie, no, absolutnie nie. Rozmawialiśmy o tym przed, nawiązuję do tego. Nie, no masz odpowiedź, no. Tak. I tyle, no. Powiedz, czy spodziewałeś się, że Michał będzie chciał wykorzystać tą przewagę wagi, no i potencjalnie siły i obalić ciebie i będziesz musiał szukać... Wiesz, może tutaj troszeczkę nieskromnie powiem, ale mój plan taktyczny generalnie wyszedł całkowity, żeby skończyć tą walkę, wymusić na nim pewne rzeczy i że się skończyło submission, no to moje jiu-jitsu jest światowe, no. Mhm. Czyli namieszałeś ponownie w wadze ciężkiej, no bo Michał gdzieś tam... No był rozważany, był na drodze do pasa, przynajmniej tak sam uważał, że jeszcze jeden pojedynek. Powiedz, ile ty myślisz, potrzebujesz pojedynków i czy sądzisz, że w ogóle rewanż jest możliwy w Federacji KSW z Karolem Bedorfem, bądź po prostu walka ja o pas dla ciebie? Ja podpisałem kontrakt na walki, nigdy nie wybierałem zawodników, wezmę kogo Federacja mi da, a to prędzej oni się będą ze mną bać walczyć niż ja z nim. Rozumiem, że Jacek Czajczyński i potencjalnie gdzieś tam Szymon Bajer, który oglądał, dali tobie już znać, że pomściłeś ich porażki. Znaczy, no pomściłem, no słuchajcie mnie, czasami porażki, tak jak nawet z Karolem Bedorfem, zdecydowanie wygrywałem walkę, przegrałem, ale też mu muszę podziękować w sensie tej przegranej walki, bo pobudził we mnie z powrotem taką złość sportową i nic nie uczy tak jak przegrana i sam sobie chciałem przede wszystkim chyba udowodnić, że jeszcze dam radę i jeszcze potrafię i myślę, że dużo namieszam. Rzeczywiście było widać, że bardzo potrzebowałeś tego zwycięstwa i bardzo go chciałeś. Powiedz, czy moment, kiedy zapiąłeś już gilotynę, wiedziałeś, że on odklepie? Tak. Jakieś dawał sygnały? Nie, bo wiedziałem, że już praktycznie było ciasno dopięte i to jest kwestia czasu dociśnięcia i że to jest lada moment i będzie klepał. W takim razie bardzo dziękuję i gratuluję świetnego pojedynku. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich kibiców. Chciałbym serdecznie podziękować jeszcze firmie Pitbull, Centrum Rehabilitacji Mesir.pl z Zabrza z Łukaszem Kozarskim na czele. Dzięki niemu właśnie mimo swojego wieku jestem w takiej, a nie innej formie. Markowi Kasprzykowi za przygotowania tlenowe. Jakubowi Mauriczowi, który wprowadził, całkowicie zmienił mój tryb żywieniowy, w szczególności mój opiekun na co dzień, czyli Marek Fischer. Serdecznie im za to dziękuję. Wszystkim moim sparring partnerom, wszystkim moim chłopakom z klubu, bo wy ich na co dzień nie oglądacie, nie wiecie, kto to jest, a oni potrafią już na tyle ze mną trenować, że są wartościowym sparring partnerem nawet na co dzień, bo nie zawsze idzie trenować na 100%, ale byleby trenować i się ruszać, to już mam taką ekipę. Świetnie, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.